Dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Zapraszam na kolejny film z serii Tutoriale Izuni. Dziś zrobimy kartkę w trochę takim niestandardowym formacie, jednak w temacie dość przyjemnym i będzie to kartka w kształcie takiego kopniętego serca. Tą bazę mam, jeśli się nie mylę, z rzeczy z papieru. Tak mi się wydaje, że rzeczy z papieru, choć nie dałabym za to głowę obciąć. Więc mamy bazę taką oto. Taśmy plankowe, jedno i 2 mm. Trochę tektury i birmaty, bo birmata też ma jakieś 2 mm, a tektura 3. Żeby, wiecie, zrobić trochę podwyższenie. No, nożyczki, kość do migowania. Mam wycięte elementy z kolekcji Sunset Mood, bo właśnie na tej kolekcji będziemy pracować. Jest to kolekcja, która wyszła z poprzednimi nowościami, bo teraz już mamy te nowości świąteczne i tą piękną vintage sonatę, a tutaj będziemy używać papierów z tej kolekcji, czyli jeszcze raz Sunset Mood Craft O'Clock, zaprojektowaną przez Renię Ludwińską. Ja przygotowałam sobie tutaj takie papiery. To jest kolekcja, z którą będę pracować po raz pierwszy. Ona dla mnie nie jest łatwa. Jak wiecie, ja z niebieskim niekoniecznie się lubię, ale podoba mi się ta kolekcja ze względu na te wszelkiego rodzaju żółcie i pomarańcze. I ona tutaj z tą niebieskością świetnie współpracuje. Dlatego postanowiłam sobie, że użyję tej kolekcji, trochę przełamując swoją niemoc do takiej kolorystyki, szczególnie tego niebieskiego. No i wiecie, no, ostatnimi czasy pracowałam na tej kolekcji jesiennej, no a tych nowych kolekcji nie cięłam jeszcze w ogóle, więc postanowiłam, że wykorzystam sobie teraz Sunset Mood. No dobrze, no to nie przedłużając zbytnio, możemy się wziąć do pracy. Ta baza jest o tyle dziwnie trudna. No, gdybym pracowała z kolekcją 30x30, ale nie, bo mi jej szkoda, to byłoby łatwiej, bo mogłabym sobie odrysować to serce po prostu na jednej stronie, bo ono w najszerszym miejscu, powiedzmy w najszerszym miejscu, czyli tutaj na tych płatkach tego serca ma 11,5 cala, czyli no na kartce z 12-calowej kolekcji zmieściłoby się bez nic. No i tutaj najdłuższym miejscu ma, no powiedzmy 8,5, tak? 8,5 bez 1/8. Dlatego ja postanowiłam, że, no jak powiedziałam, szkoda mi kolekcji 30x30, żeby ją pociąć, więc postanowiłam sobie, że po prostu serce i tak jest kopnięte trochę, więc po prostu wykorzystam 8x8 kolekcję, przekrzywiając to serce na papierze, żeby wyszło mi tutaj to, żeby się zmieściło to tło. I teraz to tło chciałabym do środka, tylko jeszcze nie wiem, może tą stroną. No to, że tak powiem, na łatwiznę, no bo nie wyobrażam sobie inaczej, że tak powiem, wyciąć tej bazy i tego serca do tej bazy, więc odrysuję sobie po prostu tą bazę i wytnę tak, żeby się pozbyć ołówka. Oczywiście nie jest to takie bardzo proste, znaczy pozbycie się ołówka jest proste, ale to niekoniecznie oznacza, że to będzie jakoś bardzo ładnie wycięte i bardzo ładnie zrobione. Dlatego mam też tutaj w pogotowiu takie nożyczki, których mi nie żal za bardzo. I po prostu sobie trochę ten papier postrzępię. I nawet jeśli gdzieś będą jakieś niedociągnięcia w tym moim wycinaniu, a na pewno będą, bo ja jakoś za bardzo wycinająca to nie jestem, jednak wolę maszynkę, wykrojniki, ewentualnie trymer czy gilotynę, niż takie wycinanie ręką i nożyczkami. No ale, tak jak powiedziałam, trzeba trochę wyjść z
poza swojej strefy komfortu. W następnym tygodniu będziemy robić już kartkę także na bazie gotowej. Na razie jeszcze nie zdradzę co, ale będziemy używać kolekcji dziecięcej od Craft O'Clock, tym razem tej różowej, dziewczęcej, no bo już kartkę chłopięcą robiłam w zeszły poniedziałek, dla chłopca w sensie, więc teraz trzeba by było zrobić jakąś karteczkę dla dziewczynki. Będzie to gotowa baza, baza trójwymiarowa, w kolorze różowym, więc jeśli ktoś miałby ochotę ze mną taką bazę stworzyć, to może użyć oczywiście gotowych elementów, nie bazę, tylko oczywiście kartka, nie? No i teraz jest dużo za duże to moje serce. No to jeszcze raz obetniemy. Można sobie wyrysować tę linię w środku, żeby ja tak zrobię. Bo mi tutaj gdzieś tak, wiecie, po 2 mm zostało. A chciałabym, żeby ta baza była też tak trochę dość mocno, wiecie, postrzępiona. Żeby ona nie była taka od cyrkla odrysowana. Więc postaram się tutaj namalować sobie taką, powiedzmy, 2-milimetrową przestrzeń, żeby móc to jakoś w miarę wyciąć, a potem postrzępić. Wydaje mi się, że może ktoś inny ma inne zdanie na ten temat i podzieli się z nami swoim zdaniem w komentarzu. Natomiast mnie się wydaje, że takie bazy, które są, powiedzmy, nie takie koniecznie, wiecie, geometryczne, znaczy no, generalnie serce jest dość geometryczne, ale to kopnięte serce już nie bardzo. Ok, spróbujmy teraz. No to myślę, że spokojnie można by było, można po prostu, wiecie, tą bazę trochę tak podniszczyć, nie bazę, tylko papiery oczywiście, troszkę tak, wiecie, zmaltretować, żeby one też nie były takie koniecznie do końca geometryczne, nie? Teraz pewnie posypią się na mnie gromy, że nie wycinam zgodnie ze sztuką, ale to jest dla mnie strasznie trudne kręcenie tą. Przy wycinaniu elementów do wycinania już jakoś tak sprawniej mi to idzie. Nie wiem, gdzie ja tak się nauczyłam, że wycinam bardziej kręcąc nożyczkami niż papierem. No ale cóż, staram się jak mogę robić to zgodnie ze sztuką, no ale nie zawsze się udaje. Tak jak mówię, przy elementach do wycinania idzie mi to dużo, dużo sprawniej, bo one są po prostu dużo, dużo mniejsze. I kręcenie tymi elementami pod nożyczkami jest oczywiście dużo łatwiejsze dla mnie. Nie mam pojęcia, czy mi się to tak uda, jak ja bym chciała, żeby mi się udało, ale no, zobaczymy. Okej. Powiedzmy. No, proszę Państwa, nawet nie jest tak źle, jak myślałam, że będzie. Tylko został mi ołówek. Ale to nie szkodzi. Teraz muszę wymyśleć, jak wyciąć to drugie serce. Czyli tak, nie? Żeby tamta strona była... Nie tak. No, nie tak. Czy tak? To wytnę tak. To jest mój brak widzenia przestrzennego, tak? I przełożę to tak. Będzie dobrze, nie? Nie mam ani odrobiny widzenia przestrzennego. Ani odrobiny. Dla mnie jest to naprawdę, naprawdę trudne, żeby to sobie wyobrazić.
zobaczymy, czy to tak będzie, jak ja myślę, że to tak będzie. Ja wiem, że wielu osobom się to może wydać dziwne, co ja teraz robię, ale dla mnie to nie jest dziwne, bo ja po prostu tego nie widzę. Więc wolę to zrobić na, wiecie, kartce, która... jest jakąś tam tylko pomocą, żeby odzwierciedlić to, co ja bym chciała odzwierciedlić. I zapisałam sobie na tej stronie, no właśnie nie tak ma być, widzicie? Nie tak ma być, to jest na pewno dobrze. Więc teraz to powinnam odwrócić, nie? Jak to odwrócę i odrysuję, to dostanę ten kształt. Tak. Teraz dla odmiany narysuję to sobie na lewej stronie tego papieru, co też mogłam zrobić jakie to odwrócę, to będzie w tą stronę i w tą stronę, tak. Mam nadzieję, że teraz będzie to dobrze. Nie będę oklejać tej kartki z tyłu. Nigdy tego prawie nie robię, czyli nie oklejam tej tylnej strony, tam po prostu przyczepiam swoje logo, jeśli kartka będzie wydana. No to czy sprzedana, no to wtedy oczywiście, że tam przyklejam swoje logo. Natomiast jeśli kartka zostaje u mnie, no to zostaje bez logo. Szkoda naklejki. Tą kartkę mam zamiar wysłać na urodziny, więc oczywiście, że logo tu trafi. No zobaczmy. No ja jestem jakaś niedorozwinięta chyba. Znowu chciałam w tą samą stronę. No dobrze, to to będzie z tej strony. Nie, z tej strony też nie może być. Musi być z tej. Nie może tak być. Dobrze, że ja mam tych kolekcji kilka, nie? Jak się ma kolekcji kilka, to można sobie pokombinować z tą i z powrotem. Z brakiem widzenia przestrzennego jest to dosyć trudne, więc przechytrzymy system. Zrobimy to po prostu tak. Ale ja nie chcę z tej strony, tylko z tej strony. Czyli to musi być tak. No może za 18 razem się uda. Wiem, że to dziwnie trochę wygląda, że ja nie umiem tego przymierzyć, ale no taka jest prawda, że naprawdę nie umiem tego przymierzyć. I teraz chcę to na tej stronie. Czyli znowu źle zrobiłam. Ale czemu źle?
Chyba miałam w tą stronę przełożyć, nie? Może tą razą wyjdzie jednak w dobrą stronę. Czy ja teraz coś tutaj w ogóle widzę? Na tej bazie, czy niekoniecznie? Teraz to ja dopiero się nagumkuję tego ołówka, ale już przełożenie tego na lewą stronę, obrócenie jak w odbiciu lustrzanym, o nie, to już przekracza moje możliwości, więc zostanie gumkowanie. Mówiłam, że ja nie mam w ogóle przestrzennego widzenia, więc dla mnie takie bazy, gdzie trzeba odwrócić papier, przewidzieć lustrzane odbicie i w ogóle jeszcze milion innych dziwnych rzeczy, to już są bardzo skomplikowane. A że ta kartka będzie, papier będzie w środku, więc no trzeba się trochę postarać teraz, żeby to wszystko elegancko wygumkować. Więc ja wygumkuję i spotkam się z Wami po gumkowaniu. Dobra. Pogumkowane, zrobione. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę. Jeśli odrysowujecie od białej bazy kształt, to trzeba też tą bazę tutaj wygumkować, bo ona teraz na tych kantach, do których przylegał ołówek, jest po prostu czarna, tak? Ołówkowa. Więc no to też dobrze jest po prostu pamiętać o tym, żeby to wszystko elegancko wygumkować. Dobra, wygumkowałam i żeby już nie robić większego wariata niż jestem z siebie, to docięłam sobie też te serca na górę tej kartki. I tutaj użyłam tą taką ścianę i ona jest niemalże równa z moim sercem. Ja tak chciałam. A tutaj jeszcze widzę, że mam gdzieś ołówek. Docięłam sobie z innego arkusza, jasnego tym razem. Docięłam sobie kształt odrysowany już nie od bazy, ale od tego serca, tak? Od papieru już. I jeszcze sobie tam o jakieś 2 mm to zmniejszyłam. Czy równo zmniejszyłam, to się zaraz wszystko okaże. Tak, nawet powiem Wam, że jest nieźle. Nawet jest nieźle. Tu mogłabym jeszcze odrobineczkę. Może dosłownie o włos ściąć, tak? Nie wjeżdżając za bardzo w papier, tylko po prostu tak wiecie, nożyczkami troszeczkę poruszać, żeby zaokrąglić tutaj tą łezkę taką od tego serca. Teraz mam wszędzie te farfocle od tego ołówka, strasznie mnie to wpienia. Dobrze, no i mówiłam, że papier chciałabym trochę poszarpać, bo on jest teraz niezbyt, wiecie, efektowny, że tak powiem. No patrzcie. On teraz nie jest zbytnio efektowny, jest nierówno, widać na nim zęby od nożyczek. Dlatego bierzemy teraz, jest oczywiście do tego narzędzie, zdaje się z We Are Memory, które służy właśnie do takiego strzępienia papieru, tak? I ja chciałabym, żeby to nie było jakoś bardzo mocno postrzępione, ani bardzo mocno, nie daj Boże, naderwane, bo nożyczkami to się może zdarzyć, dlatego tutaj trzymamy blisko papier, palcem blisko przy nożyczkach, żeby ten papier się nie porwał. No i delikatnie nożyczkami wystrzępiamy. Zaraz postaram się to przybliżyć, byście wiedzieli dokładnie, o co mi chodzi. Wystrzeliam sobie papier, likwidując wszystkie zęby na nim. No oczywiście tutaj powstaną nowe zęby od tego strzępienia, ale to już nie będą takie, wiecie, chamskie zęby od
po prostu od nożyczek, nie? Tam, gdzie kończyłam cięcie i zaczynałam nowe. Ten papier teraz taki strzępiony, strasznie się kurzy, no bo wiadomka. Ok. Parkotki mamy wszędzie. Tak wygląda moje postrzępienie. Widzicie na pewno, że teraz tutaj się te boki się wygładziły. Znaczy widać, że tam jest papier postrzępiony, tak? Ale nie widać już tych gdzie cięć nożyczkami. I o to w tym mi chodzi przede wszystkim. Ale chcę też, żeby ta kartka była taka trochę inna, żeby nie zawsze wszystko prosto od linijki i od gilotyny, tylko żeby coś innego się na tej kartce mojej zadziało. No to strzępimy delikatnie, żeby się papier nie porwał. To narzędzie, które jest do takiego postarzania, bo to się nazywa postarzanie, jest oczywiście lepsze niż nożyczki, bo ono po prostu pewnie papieru nie rwie. Nie wiem, nigdy go nie używałam, więc trudno mi powiedzieć. Jak już strzępię, to postrzępię wszystko, żeby kartka była spójna. I teraz ja nie jestem zwolenniczką tuszowania. No jak jest potrzeba potuszowania brzegów w albumie, na przykład papieru, to ja potuszuję. Ale jakoś w tych kartkach strzępionych szczególnie nie odczuwam potrzeby tuszowania ich. Po to je strzępię, że tak powiem, żeby było widać, że to jest postrzępione, a nie potem kolorowane tuszem, tak? Raz w jedną stronę to robię, raz w drugą, bo tutaj już widzę, że mi się papier załamuje. Dlatego nie chcę, żeby się porwało. Oczywiście może się porwać. Jeśli robicie pracę taką naprawdę mocno postarzaną i te brzegi będą na przykład papieru wytuszowane brązowym tuszem, na przykład vintage którymś tam, vintage oxide to się chyba nazywa, takim brązowym, no to wtedy jak najbardziej ten papier może być poprzerywany. I wtedy też tuszujemy środek tego przerwania, no i wtedy mamy rzeczywiście efekt starego papieru w wykonaniu najwyższej klasy. Natomiast ja tego tutaj nie chcę, bo tutaj po pierwsze nie pasuje brązowy kolor, a po drugie nie lubię tego efektu stuszowania brzegów kartki, brzegów papieru w kartkach, bo w albumach, tak jak mówię, bardzo często nawet, no bardzo często to przesada, ale stosuję to. Szczególnie kiedy robię prace vintage'owe. Pewnie vintage sonata będzie u mnie potuszowana. Jeszcze nie wiem, jaką pracę będę robić z tą kolekcją, ale na pewno jakąś będę. Ok, odkładam na razie ten przód, wykleję sobie środek. Wczoraj tak mocno trzepnęłam klejem, że mi się wylał aż na komodę za mną, która stoi. Więc dzisiaj już nie chciałabym tego powtarzać, bo trochę było sprzątania wczoraj. Jeszcze zauważyłam, dopiero jak ten tusz był taki, wiecie, trochę już przyschnięty, nie tusz, tylko klej na tej komodzie, więc zebranie go było też trochę zabawne. Teraz tutaj na tym rogu i tutaj, gdzie jest to cięcie od serca, rozsmaruję sobie klej. I teraz postaram się to w miarę jakoś tu przykleić. Tu trzymam się bardziej oddalona od tej strony, żeby kartka się miała szansę potem zamykać, nie? No widzicie, papier jest postrzępiony, on ładnie tutaj odstaje do środka. On się też troszkę spłaszczy oczywiście, kiedy będzie kartka zamknięta, ale ładnie to wygląda. Tu jeszcze sobie poprawię, bo tu mam wrażenie, że jakoś tak średnio mi wyszło to strzępienie. No i
dzień, kiedy okleję sobie ten przód i środek, zabierzemy się za kompozycję. Wycięłam sobie sporo tych elementów do wycinania, szczególnie tych kompozycji kwiatowych, w które chciałabym tutaj pójść. Ale zobaczymy, co nam tam zagra. Ciekawa jestem, czy ktoś w ogóle próbuje robić te kartki. Te, na tych bazach gotowych to one są śmiesznie proste, nie? Jakoś jeszcze nie mam, znaczy mam pomysł na bazę taką trudniejszą, którą trzeba powycinać i ona jest ruchoma. Ale to jeszcze chwila, nim zaczniemy z nią działać. Na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. W bok, w bok, w bok, w bok, w bok. Okej. O, teraz smarowywanie to jest, wiecie. Mogłoby być równie trochę, ale... awaria, bo ruszyłam stojakiem, więc teraz muszę wstać i zobaczyć, co pokazuje kamera. Jestem. Na szczęście nic wielkiego się nie wydarzyło. Teraz przyczepię sobie to serce na przód mojej kartki. Ono za bardzo nie pokazuje bazy, ale tak właśnie chciałam, żeby było. Ok. Ta strona jest też piękna. Jak widzicie, nie podklejam do końca brzegów. Trochę trzymam się tam ten milimetr czy 2 milimetry od brzegu. No bo szkoda mi teraz tego, oprócz oczywiście tutaj tego dołu, nie? Bo ten dół rozsmarowuje i tutaj to łączenie, gdzie jest to cięcie w sercu też. Bo chciałabym, żeby ono też troszkę tak delikatnie odstawało, nie? Od tego papieru. Mam radełko oczywiście, czyli taki sprzęt, którym mogłabym przejechać po bokach i ten papier by jeszcze bardziej odstawał. Ale nie lubimy się z radełkiem za bardzo, więc no, nie będę wariować z tym radełkiem. Ok, no i teraz to mniejsze serce, które wcale nie jest tak dużo mniejsze. Wydawało mi się przed przyklejeniem, że będzie bardziej widać tą bazę spod spodu, ale nie widać, więc muszę powtórzyć raz jeszcze ćwiczenie ze zmniejszeniem i z poszarpaniem papieru. Bo chciałabym, żeby jednak ten niebieski kolor spod spodu było widać trochę bardziej. Tak jak powiedziałam gdzieś tam pewnie na początku, ta baza jest nieregularna. Więc jakby nie musi być też regularnie, moim zdaniem oczywiście, nie musi być też jakoś bardzo regularnie widać papieru spod spodu czy bazy w każdym jej miejscu. Czyli w jednym miejscu może być trochę mniej widoczne, w drugim trochę bardziej, ale jednak chciałabym, żeby ten papier spod spodu był troszkę widoczny. Co nie oznacza, że jeszcze raz nie będę tego przycinać, nie? No, teraz widać go więcej, ok. Czyli jeszcze raz szarpię. Naprawdę polecam robić to powoli, żeby nie porwać sobie papieru, jeśli nie chcemy mieć tego papieru porwanego. Bo jeżeli ktoś ma taki zamiar, no to spoko, nie? To też będzie dobrze wyglądało. Ale ja tego efektu dziś nie chcę. Dlatego robię to powoli. Nie przyciskam za mocno tych nożyczek do papieru. Jak czuję opór z jednej strony, to zaczynam to robić z drugiej strony. Tak, żeby sobie tego papieru po prostu nie porwać. Strasznie się to kurzy. Wiadomo jak. To papier jest strzępiony.
Co jeszcze? Proszę jeszcze, proszę. Wystarczy. Teraz mam tych, tego strzępienia pełno, nie tylko na biurku, ale też na sobie i na podłodze dookoła siebie. No, moim zdaniem jest świetnie. Podoba mi się ten efekt. Więc teraz trzeba by było unieść trochę ten górny papier. Nie wiem, czy 2 mm to nie będzie za mało. No nie, nie będzie za mało. Myślę, że taki efekt będzie zadowalający. No dobrze, no to może na birmacie, nie? Nie wiem, czy mam niewystarczającą ilość pod ręką. Bo nie chcemy, żeby nam się kartka zapadała w środku, więc na początek przykleję taki pasek na środku. Teraz mniejszy tu u góry. I po jednym paseczku na boki mojego serca. Chciałabym tą kartkę włożyć oczywiście do koperty, więc jeszcze będzie podniesiona kompozycja. No, kopertę trzeba będzie zrobić już własnoręcznie. Chyba jest film z robienia kopert na moim kanale. Mi się wydaje, choć nie jestem pewna teraz. Z tym magicznym urządzeniem do robienia kopert. Które jest bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo świetne. To jest w ogóle odkrycie moje 2023. I on się na pewno... To narzędzie do robienia kopert na pewno się pojawi w moim podsumowaniu roku, w odkryciach i porażkach. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że jakoś nie widzę porażek za bardzo póki co w tym roku, w tym skrapowym świecie, jeśli chodzi o narzędzia. Jeszcze tutaj. Tak, w ogóle mi to nie spadło. Jeszcze tutaj podłożę tekturkę, bo tu mi opada ten bok. Więc tu jeszcze sobie podłożę birmatę. Ja często tak robię, że nie oklejam od razu wszystkiego, tylko potem mniej więcej sprawdzam, czy się gdzieś coś nie rusza i tam podkładam sobie kawałki birmaty. To jest oczywiście oszczędność. Chyba. No ale nie chcę, żeby mi się kartka, wiecie, zapadała, nie? Szczególnie wtedy, kiedy ułożę na niej jakąś kompozycję i żeby mi tam nie latało wszystko i nie przesuwało się, no to jednak tu jeszcze kawałek z boku. Lepiej dać tego więcej niż mniej, moim zdaniem. Gdybym to wyklejała taśmą piankową, no to wykleiłabym to po prostu po wszystkich rogach i tak dalej, ale wtedy tej taśmy zeszłoby bardzo, bardzo dużo. A jednak birmata robi dokładnie to samo i jest tańsza. Ja mam wrażenie, że trochę lepiej się też trzyma niż te taśmy piankowe. No dobrze, no to mam moją górę, mojego serca. Teraz mogę pomyśleć o tym, co chciałaby tutaj zrobić. Po pierwsze i najważniejsze, potrzebuję jakiś napis, nie? I nie będzie to serdeczne podziękowania.
Najlepiej by było, gdyby to był jakiś taki albo motywacyjny, albo po prostu przystosowany do okazji. Ja sobie robię takie napisy w Canwie i drukuję potem na papierze fotograficznym. No i mam wtedy napisy, jak potrzebuję. Ponieważ kartka jest urodzinowa, no to dobrze by było, żeby nawiązywała do urodzin napisem, więc u mnie będzie magicznych urodzin. Dobrze. No i teraz zobaczmy, co ja mam tutaj w tych dodatkach wyciętych. Przygotowałam tego sporo. Nie wiem, czy uda mi się jakoś tutaj, wiecie, wszystko poużywać. Czy właśnie przyszło powiadomienie o aktualizacji systemu operacyjnego w telefonie? Oczywiście, że tak. Czy wyłączył się film? Wiadomo. Dobrze, że on wydaje z siebie dźwięki i że można się zorientować, że się wyłączył, bo inaczej to byłaby katastrofa. Jakbym to dograła do końca i okazałoby się, że połowy filmu nie ma. Tak jak mówiłam, ja chciałabym pójść w mocną kompozycję kwiatową. Jest to kartka urodzinowa dla osoby, która ma bardzo szerokie zainteresowania. Czy ja nie wycięłam żadnej dziewczyny? Ojojoj. A nie, wycięłam. No przecież, że wycięłam. Przecież, że wycięłam. Jak magiczne urodziny, to dajmy też magiczne drzwi. Ja to tak na razie układam, wiecie, na sucho, bo ja nie jestem zbytnio jakoś rewelacyjnie kompozycyjna, ale. I chciałabym, żeby ta kompozycja szła w tą stronę. To moje układanie. Sporo mam wyciętych tych kwiatów, jakieś listki, aparaty, dużo książek. Jest może za dużo. Tak jak powiedziałam, szerokie zainteresowania. Więc jak to się tak rusza za mocno. Może troszkę niżej. Na pewno kwiaty tutaj też dojdą, różne, małe i duże. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze słówkę. Czy ta słówka tu będzie nam pasować? Albo sowa, albo dziewczyna, moim zdaniem. Waszym pewnie też. Może tak, znaczy bez sowy, nie? Te książki fajnie tu wyglądały, tylko były trochę przeduże z tymi kwiatami. Tort może niekoniecznie. Może tak. No może tak bym to zostawiła. I teraz tak. Tą kompozycję spróbujmy to tak zdjąć, żebym ja potem wiedziała, jak do tego wrócić.
Teraz tą, czy ja nie mam jakiejś takiej bardziej okrągłej tej kompozycji? Tu jest ten. No nie mam. A mi się wydawało, że tak dużo tego wycięłam. Ale tylko mi się wydawało. No dobrze, nie będę już wycinać. Użyję tego, co mam. Czyli tą kompozycję kwiatową chciałabym sobie przykleić tutaj na płasko. Czyli maziam klejem. Maziam klejem. I przyklejam. Trochę tak może nawet w skosie. Teraz poszeleszczę trochę i użyję tej taśmy 2 mm. Żeby podnieść ten napis. Nie napis, tylko wiecie, ten element tutaj taki ozdobny. No, rzeż. Nie mogę odkleić tego zabezpieczenia. Ale na razie podkleję sobie ten napis tylko na środku. I później po prostu dodam do niego postaram się podłożyć coś jeszcze pod niego, oczywiście. A jeśli się okaże, że. To ma jakąś górę. No. A jeśli się okaże, że będzie mi się gdzieś zapadać, no to jeszcze wiadomo, że dołożę tej taśmy. Teraz drzwi też chcę podnieść, więc drzwi przykleję w 2 miejscach taśmę i oprę o ten napis. Mam nadzieję, że tutaj coś widzicie w ogóle, co ja tutaj poczyniam. I tutaj dam trochę kleju z tej strony. Oprę te drzwi o ten napis. Ok. To są 2 mm. Wszystko jest podniesione na 2 mm oprócz kompozycji. Tak, teraz zepsułam sobie to wszystko, oczywiście, co tutaj miałam do zrobienia. Teraz chciałabym podnieść ten wazon. I chciałabym, żeby on też tutaj odstawał nad tym papierem. Czyli tutaj przyczepię 1 mm z tej strony, tak? A z tej 3 mm. I podniosę go do góry, bo tu już 2 mm mam, nie? Ja się tak wymądrzam na temat tej taśmy, ale to nie jest jakieś, wiecie, moja najmocniejsza strona, nie? Bardzo często mi się zdarza, że jednakże kompozycja mi się zapada i muszę potem kombinować z dodatkową ilością taśmy i okej. Taśmy i wiecie, no birmaty, nie? Żeby było równo. Okay. Teraz to tu podniosę. Też tak troszkę to przekrzywię. Bo chciałabym, żeby ta kompozycja jednakże tak schodziła. Nie wiem, czy mi się to do końca uda. No i teraz muszę podnieść też moją dziewczynę. I później podnieść kwiatki, na której ta dziewczyna będzie oparta. Teraz chyba jednakże tu jest mi potrzebny jakiś kwiatek. Ale może te mniejsze.
bo jednak chciałabym troszkę tą dziewczynę w tą stronę przesunąć. O właśnie. O właśnie. Czyli na te obie różyczki też przyczepię po kawałku taśmy. I to będzie taśma 2 mm. Czyli idę mniej więcej 2 mm w górę ze wszystkim. Ja też nie chciałabym, żeby to, wiecie, 10 cm odstawało od tej kartki. Bo nie o to mi tutaj w ogóle mi nie o to tutaj chodzi. Teraz moje dziewczę. I teraz dziewczynę muszę podnieść dość wysoko, czyli tak, górę daję na ten 1 mm, żeby ona też odstawała. Zobaczymy, czy to jest wystarczające odstawanie. O nie, na 2. Zdecydowanie na 2. Natomiast o ile się nie mylę, to dół muszę podnieść na 4. Choć nie, może jednak tylko na 2. Trzeba wszystko sprawdzić. Tu się zapada. Jeszcze się to zapada. Teraz pewnie będzie za dużo. No nie, teraz nie jest za dużo. Teraz tu mi się zapada. A nie chcemy, żeby mi się to zapadało. Teraz jest dobrze. No i tutaj na środku został mi spora przestrzeń pod tą dziewczyną, więc tutaj mówię o tej przestrzeni i o tej, więc tu jeszcze będzie można różnych fajnych rzeczy dołożyć, jeśli tylko mamy na to ochotę. Ok, najwyższym elementem jest dziewczyna. Mogłam ją jeszcze odrobinę wyżej podnieść, ale dobrze. No i teraz tutaj mamy przestrzeń, żeby powkładać różne rzeczy. I ja bym chciała, żeby tu były... Czy to się nie przykleiło? A, no to się nie miało prawa przykleić. Ja to sprawdziłam. Przepraszam, że na razie zniknęła kartka z ekranu, ale tutaj ewidentnie jeszcze muszę podłożyć kawałek taśmy, a nie jest to już takie proste. To teraz najpierw te książki. Ja jednak wolę pracować z 1-milimetrową taśmą. Wolę przykleić ją 2-3 razy, ale wydaje mi się, że mam większą kontrolę nad tym, czy to już jest odpowiedni poziom, czy nieodpowiedni poziom. Jednak wydaje mi się, że wydaje mi się, że lepiej jest, jak
jak pracuję z tą taśmą. Ok, no i teraz tutaj potrzebuję aż 4. Jeszcze raz. Czyli tu potrzebuję 4 mm. Albo przynajmniej 3. O, jest dobrze. Jest dobrze. Tam już troszkę na płasko. I tutaj przyczepimy tą kompozycję. Teraz jeszcze spod tej kompozycji, tu z boku chciałabym, żeby wystawał ten aparat. I jego też dam na 1 mm. Znam kogoś, kto byłby ze mnie dumny, że ja to tak podnoszę. Tak, tak, pani. Myślę o tobie. Ok. Ostatnio jak robiłam album, to na warsztacie to mi to nie wychodziło, to podnoszenie do góry. Teraz jeszcze chciałabym tutaj umieścić ten zegar. Gdzie jest ta 12? Tu. Ale go troszeczkę zepnę. Żeby tak za mocno nie wystawał jednak. Jeszcze może ociupinkę. I też przynajmniej można go podnieść na 1 mm. Tam, gdzie jest mi trudno wsunąć grafikę, tam ja sobie po prostu troszeczkę podklejam klejem, tak? I wtedy mam wtedy pewność, że mogę jeszcze tą grafiką poruszyć. Ok, no i teraz można się pobawić jeszcze kwiatkami i ja tak zrobię. Poczekajcie tylko, żebym zaraz czegoś sobie nie wyrzuciła. Razem z... Ostatnio przy tworzeniu albumu mówiłam, że jak robię coś na żywo, mam taki porządek na biurku. No, dzisiaj mam prawie porządek na biurku. Ale wolę to od razu odłożyć, bo ja zaraz powyrzucam sobie grafiki. I teraz tutaj... Może tutaj. Może mniejszy. Nie to, że nie lubię, jak są grafiki przyklejone na górze, bo lubię, czyli jakby nie pod spodem, nie wychodzi spod spodu, tylko od góry. Nie to, że nie lubię, ale jakoś tak tutaj bym chciała, żeby to jednak było przyczepione i żeby to było podniesione, bo tutaj chciałabym jeszcze listki dołożyć. Więc jak najbardziej na górze ten kwiatek może być. Tym bardziej, że tutaj ta kompozycja kończy się takimi, wiecie, takimi wypustkami, nie? Ok. I teraz jak sobie tutaj dołożymy listki, tylko ja te listki to widziałam tak malutkie.
trochę je pomartretuję, tak w palcach i w paznokciach, ale zostawiam sobie tutaj płaską tą końcówkę, żebym miała czym przykleić. Wsuwam pod kompozycję pierwszy. Teraz ten maluszek, to tylko go tutaj u góry troszkę przygnę. A tu wyprostuję, bo tam pod tą różyczką u góry mam tylko 1 mm, więc tutaj, wiecie, jakoś za bardzo nie poszaleję z tą wysokością tego listka. O. Teraz tego kwiateczka troszeczkę zetnę. Wkleję go tutaj na płasko. Może by wystawał spod tej kompozycji. I teraz zobaczę, czy mi gdzieś przypadkiem nie wystaje taśma. Rychło czas. No nie, nie wystaje. Tutaj też przyczepimy ten kwiatek. Żeby tak nie zasłonić tej róży. No i tutaj pod spód też włożę listki, żeby nie było tak, wiecie, łyso. Chociaż ja nie jestem absolutnie listkowa. Naprawdę w moich pracach jest tych liści zawsze tak niewiele. Jakoś one mi nigdy nie pasują kompozycyjnie. Chociaż no wiadomo, że uzupełniają kompozycję i tak dalej, nie? Ale mi jakoś, nie wiem, nigdy mi nie pasują. To tym razem dam ich pełno. Jak już daję, no to przynajmniej po dwa w jednym miejscu. Żeby też ten efekt 3D był jednak zachowany. Teraz tego maluszka jeszcze może tu. Obok tego aparatu. Muszę jeszcze jednego jakiegoś maleńciaka. Czy ja jeszcze mam? To maltretuję górę, ale staram się zachować dość płaski tył. Czy spód, żebym mogła wkleić, nie? Czymś. Ok. No i teraz tu zdecydowanie jest mi potrzebny ten list. Jest mi potrzebny ten list, który zasłoni te książki całkowicie. Zawsze mogę zasłonić te książki, nie? Albo dać książki, na nikt mi nie zabroni. I tak chyba zrobię, bo zdecydowanie za nisko jest i tam się zrobiła taka niefajna dziura. Jeszcze się spokojnie zmieści kwiatek.
Nie ma to jak nawet ścinać się tych wszystkich zaokrągleń, a potem je jednym ruchem nożyczek ściąć. No to, to właśnie ja. Tak. Niestety rzucę te książki na książki, chyba że jeszcze... Chciałabym, żeby tu jeszcze się pojawiły kwiaty. Jest to, czego szukałam, ale muszę to też ściąć. I widzę, że tutaj jest ta ramka zdecydowanie za duża. Coś tutaj nie pykło z tym wycięciem. Jeszcze wyżej. Chyba jeszcze wyżej to nie był za dobry pomysł. Nie taki zły do końca. Okay. Teraz jeszcze poszukajmy jakiegoś małego kwiatuszka. Tu mam jeszcze kwiatki. Tu mam jeszcze kwiatki. I tu mam jeszcze kwiatki. Więc jeszcze tutaj zakryjemy tą przepaść. I włożymy też kwiatuszek. Ok. I tutaj z boku. Już nie mam takich malutkich żółtych. To jest chyba najmniejszy. Ale też widzę, że widać jeszcze tą niebieską powłokę. Też możemy podnieść na jeden milimetr. Teraz tych książek, które stanowiły dziurę, w ogóle nie widać. No ale trudno. Ale trudno. I został nam napis. Myślę, że tu będzie wyglądać. Oj, chyba włożyłam głowę w kadr, sorki. Ale tak popatrzyłam, że jeszcze niekoniecznie tu mi się podoba. I tutaj z tej strony jeszcze dam tą 2-milimetrową piękę. I tutaj też jeszcze sunę tego kwiatuszka. O. Ale zdecydowanie. No wychodź. Nie wyjdziesz już. Zdecydowanie tu mi jeszcze odrobinkę brakuje. Teraz jest zdecydowanie lepiej.
Ostatni listek. Przyczepiam napis. I kartka jest gotowa. Będzie tu trochę cięć w tym filmie moim. Ale no cóż. No dobrze. To jeszcze napis, tak jak rzekło się. Też go troszkę podniosę. Właśnie kończy mi się 1 mm taśma. Wciąż jeszcze nie zrobiłam zakupów do Olgi. Jeszcze z tego co mam to dotnę do tego napisu. Ok. Po wielkich deszczach w Częstochowie nie ma dziś śladu. Było parę podmytych ulic, ale no nie ma takiej tragedii jak tam w Kłodzku chyba, tak? Tak zerwało mosty i rzeka tak strasznie wylała. U nas raczej spokojnie. No mówię, tam jakieś 2 czy 3 ulice podmyte, ale żadna wielka tragedia. No ależ mi to poszło. Dobrze, że posmarowałam delikatnym klejem, to przynajmniej mogę to jeszcze ruszyć. Okej. No dobrze, tak wygląda propozycja mojej kartki. W kolejnym wydaniu tutoriali Izuni. Dziś pracowaliśmy na gotowej bazie z rzeczy z papieru, czyli na tym takim kopniętym sercu. Ja mam nadzieję, że to są rzeczy z papieru. Jeszcze na wszelki wypadek w opisie proszę zerknąć. Ja postaram się sprawdzić, czy aby na pewno to są rzeczy z papieru. Tu mam jeszcze taką maleńką niebieską różeczkę. Może gdzieś też znajdę dla niej jakieś miejsce. Nie wiem, czy ta kartka się Wam podoba, czy nie. Mnie się podoba. Bo tu będzie dziura. Róże w tych kolekcjach są obłędne, ale tu nie będzie dziury. Tu będzie ładnie. Ja lubię róże, pod warunkiem, że ich nie dostaję. Lubię róże w pracach, lubię róże w papierze, na papierze, lubię w kompozycjach, lubię pracować z tymi kwiatami, ale niekoniecznie lubię je dostawać. Jeśli mam dostawać kwiaty, to wolę goździki i frezje. No i bzy oczywiście, ale no bzy to już wiecie. Sezonowe. Tak. I to będzie ten akcent, którym zamknę tworzenie tej kartki. Ponieważ można by tu było jeszcze dodać oczywiście kwiaty z materiału, czy tam z foamiranu. No ja takich kwiatów nie mam. Znaczy mam, ale nie pasują kolorystycznie do tej kolekcji. Więc no nie ma co się tam spinać. Można też dołożyć jeszcze wstążeczkę albo sznureczek, jeśli się ma o takim kolorze. To też będzie ładnie wyglądało. Tak patrzę, że ta moja dziewczyna ma taki krzywy nos. Ale to, no już musi zostać jak jest, nie? Bo już jej nie oderwę. Kartka na zewnątrz prezentuje się tak. W środku po ciężkim znojach i bólach udało mi się też wykleić ją w środku, takim samym papierem nawet. Dobrze, że kupiłam 2 te kolekcje, bo jak widać z jednej nic by mi nie zostało. No i tak się prezentuje góra, tył jest nieoklejony, tu przyjdzie moje logo, a w środku na osobnej kartce też w kształcie serca albo prostokąta, takiego prostokąta napiszę po prostu życzenia.
Na dziś to wszystko. Zapraszam Was na kolejne tutoriale Izuni. Tym razem będziemy, tak jak mówiłam, pracować na różowej bazie, gotowej, też od rzeczy z papieru, jeśli się nie mylę, ale też oczywiście to sprawdzę. I będziemy robić kartkę trójwymiarową, bardzo trójwymiarową, i to będzie kartka dla dziewczynki. Na dziś to wszystko. Żegnam się z Wami dużym serduchem. Dziękuję bardzo, że ze mną jesteście i bardzo Was proszę o lajki i komentarze, bo po tej dwumiesięcznej czy ponad dwumiesięcznej przerwie jest mi się strasznie trudno przebić do większej grupy odbiorców. Na dziś to wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia w środę na ostatniej części i prezentacji albumu Folio. No i w piątek na Art Journalu. Pa!